Dzisiaj znajdujemy się tutaj w punkcie przy ulicy Marcina 4 w obserwatorium społecznym, które nas tutaj udzieliło nam swojej gościny. Spotkaliśmy się tutaj, żeby podarować paczki takie świąteczne z okazji świąt wielkanocnych, obrządku greko-katolickiego i prawosławnego. Chcielibyśmy, żeby właśnie tym ludziom, którzy tutaj są we Wrocławiu, żeby im chociaż przybliżyć trochę tą atmosferę świąt, którą zawsze mieli w swoich rodzinnych domach na Ukrainie. I tutaj chcemy także, żeby poczuli tą bliskość między Wrocławiem, a tymi miastami, z których pochodzą, między Polakami i Ukraińcami. Więcej informacji na temat paczek to przekaże pani Ewa. W paczkach znajduje się kawa, kasza gryczana, mąka, trochę słodyczy, kawa, konserwa mięsna, tak żeby każdy po troszeczkę mógł coś dostać, coś upiec z tych produktów, które tutaj przygotowaliśmy. I przy okazji chciałam bardzo podziękować wszystkim sponsorom, dzięki którym działa ten punkt. Podziękować też osobom prywatnym, które też tutaj nas wspierają. Mieszkańcom Wrocławia, którzy bardzo często przynoszą takie pojedyncze produkty tutaj do nas. Więc wszystkim serdecznie bardzo dziękujemy, a przede wszystkim chciałam podziękować panu Kazimierzowi i pani Justynie z Fundacji Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowskiej, którzy dokonują tutaj cudów, żeby te produkty były, żebyśmy mieli czym obdarować wszystkich uchodźców z Ukrainy. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękujemy, to jest nasza powinność. My też jako wrocławianie otrzymywaliśmy taką pomoc, ale to jest w naszych sercach ta pomoc i to jest główny powód, że chcemy pomagać. Chcemy i będziemy nadal pomagać. Także tutaj naprawdę wielkie dzięki, to co pani Ewa mówiła, dla tych wszystkich ludzi dobrej woli. Nie wymieniamy firm, nie wymieniamy osób fizycznych, to jest po prostu nie sposób. Ale chciałem o jednym powiedzieć, tutaj są też babki, paschy, które upiekli ludzie z Ukrainy, panie z Ukrainy. To też jest takie, i to była wielka niespodzianka dla nas, gdzie dzisiaj zobaczyliśmy właśnie te paschy, bo w ubiegłym tygodniu z okazji świąt wielkanocnych obrządku rzymskokatolickiego rodziny i osoby tutaj prywatne otrzymały nasze babki wielkanocne. Także jeszcze raz też dziękujemy, a ja też bym chciał podziękować tutaj wszystkim wolontariuszom. Tym, którzy są tutaj, ale wolontariuszom ze Straży Miejskiej, wolontariuszom, którzy tu przychodzą, którzy nam pomagają zorganizować tą całą akcję. Bez nich naprawdę tutaj tej działalności by nie było. Także wielkie dzięki i myślę, że to dobro do nich wróci, które dają, wróci dwojako albo i więcej. A teraz bym jeszcze prosił tutaj koleżankę, która jest z Ukrainy, żeby właśnie powiedziała, jakie są święta, jak obrządku grekokatolickiego, jak to jest u was na Ukrainie, w waszych domach, jakie tradycje, czy tak jak u nas też w różnych rejonach kraju są różne. Proszę. Właśnie święto Wielkanoc dla Ukraińców to jest największe święto w całym roku. Bo to święto to jest symbol перемоги добра над злом, дня над темрявою. І власне те, що ми зараз бачимо, це є та перемога добра над злом. Я дуже дякую всім полякам і власне фундації, і пані Стині, пану Казіміжі, Єві, всім полякам, і волонтерам, і власне мешканцям Вроцлава.
за те, що вони зробили нам це відчуття дому. Бо це дуже важливо. Ми тут вимушено, але те, що ми маємо тут відчуття родини і відчуття свята, це найважливіше. Для нас це свято родинне. Тому в цей день ми завжди в неділю ми збираємося цілими родинами, власне, як і католики. Ми згадуємо померлих, тих, хто вже не з нами. Ми їмо Пасхи, свячені Пасхи, власне, це є символ теж Великодня. І особливо очікуваним є почути «Христос воскрес, воістину воскрес цей день». Це є утотожнення перемоги, утотожнення радості. Тому для нас це дуже важливо. Ну, то я пару речень о тим, які в нас є традиція. За традицією або у четвер, або у суботу господиня, українські господині випікають Пасхи. Цей хліб має увібрати в себе всю любов, всю енергію позитивну, яку тільки може передати жінка для того, аби обдарувати свою родину. Також ми маємо традицію розфарбовувати або розписувати яйця. Теж це символ безконечності і символ того, що людина, вона, попри те, що помирає, вона просто переходить в інший стан. Це символ зміни буття, можна так сказати. І, власне, вночі о 12-й годині ночі ми йдемо всі до храму, освячуємо дари Господні. І вже після служби, повертаючись додому, ми збираємося за родинним столом і частуємося цими освяченими дарами, примовляючи «Христос воскрес, воістину воскрес». І, власне, теж так само і на цвинтар ми приходимо і шануємо тих, хто вже не з нами. Ну і весь тиждень по Великодню, по Великаноці, він є особливим, він є магічним. Тому це є час примирення, це є час доброти і всесвітньої любові. No teraz jakbyś mogła złożyć życzenia świąteczne dla waszych rodaków, tak. Dla waszych rodzin, znajomych na Ukrainie. Де б ми не були, в яких краях і за кої потреби, ми знаємо, що вдома нас чекають рідні. І ми завжди будемо думати про них. І в цей день ми маємо можливість передати вітання тим, хто залишився на Україні. Ми з вами. Христос воскрес. І я сподіваюся, в неділю ми почуємо від вас воістину воскрес.